No hej, witam Was w nowym roku. Chciałbym się tutaj ustosunkować do pytań, które zadał nam na grupie Paweł. Natomiast słuchajcie, no nie są to proste pytania, tak? Są to bardzo naprawdę sensowne i zagadkowe pytania. Do niektórych się ustosunkuję pewnie później. Natomiast na pewno chciałbym powiedzieć tutaj, jakby przedstawić może bardziej swoją opinię, tak? Bo wasza opinia może być zupełnie inna, tak? I to się tutaj w jakiś sposób może nawet różnić, ale myślę, że mogę to przedstawić w taki sposób naprawdę bardzo sensowny i zrozumiały. Otóż chodzi o to, jak możemy sobie poradzić z czymś takim jak obsunięcie kapitału, tak? Czyli tutaj, tak jak widzimy w tym miejscu, tak? Tutaj mamy strategia fajnie nam zarabia i dup, tak? Jest jakieś obsunięcie kapitału, tak? Później ona się tam wyprowadza, tak? Jest znowu dup, obsunięcie kapitału się wyprowadza i tak dalej. Otóż, słuchaj Paweł, zwracam się tutaj specjalnie dla Ciebie i do Ciebie. Nie jest tak, że słuchaj, my sobie w jakiś sposób radzimy z tym, tak? Że my, nie wiem, w jakiś sposób mamy jakieś takie magiczne rozwiązanie, tak, żeby to obsunięcie kapitału zredukować. Oczywiście, słuchaj, są pewne takie, nie wiem, jakby rozwiązania, na przykład zastosowanie jakiegoś filtra, nie? Powiedzmy na przykład, że Bollinger Bands na przykład, albo RSI, albo nie wiem, powiedzmy przecięcie średnich kroczących o jakichś tam parametrach i tak dalej, może w pewien sposób zredukować to tutaj, tak, to co tu widzimy, to obsunięcie kapitału, tak? Natomiast to nie jest w ten sposób, że my sobie jakby z tym radzimy, tak? My sobie eliminujemy takie obsunięcia i w ten sposób. Nie. Słuchaj, musisz podejść do tego w ten sposób, że my przyjmujemy te obsunięcie kapitału, tak? Czyli to jest pewien fakt. Jest takie obsunięcie kapitału przy parametrach strategii. Powiedzmy, że nasza strategia ma jakieś tam określone parametry i przy tych parametrach jest właśnie takie obsunięcie kapitału i my to akceptujemy i do tego obsunięcia kapitału dostosowujemy na przykład wielkość depozytu. Załóżmy, że to obsunięcie, które tu widzimy, jest największe w skali na przykład 10 lat, tak? I powiedzmy, że ono, nie wiem, przykładowo, tak, pi razy oko, nie? Powiedzmy, że to jest, nie wiem, 2000 dolarów, tak? Tutaj, nie wiem, pak i 2000 dolarów, nie wiem, żegnamy, nie? Oczywiście możemy sobie tu sprawdzić, bo to, słuchajcie, nie patrzcie na te wartości, bo to tutaj jest chyba największa wartość konta testowego, także to nie ma żadnego znaczenia, tak? Natomiast chodzi o to, powiedzmy, że pach, 2000 dolarów idzie, nie wiem, w dół, tak? Idzie w dół i my musimy sobie właśnie te 2000 dolarów musimy sobie wliczyć właśnie w koszty naszej strategii, tak? Czyli jeżeli 2000 dolarów, na przykład to pach, tak? Te 2000 dolarów jest największym obsunięciem kapitału w ciągu 10 lat. Słuchajcie, ja zaznaczam, nie wiem, za każdym razem, że w ciągu 10 lat, mam nadzieję, że wiecie dlaczego i skąd to się bierze, tak? Nie jakieś tam, nie wiem, pierdy, nie wiem, piw-paw i tak dalej w ciągu, nie wiem, ostatnich 2-3 miesięcy, w ciągu ostatniego roku, 2 lat i tak dalej. 10 lat. I to jest tak, takie amen, tak? To jest święte i to się w ogóle, nie wiem, nawet nie podlega dyskusji. Jeżeli ja słyszę, nie wiem, na jakimś tam filmie i tak dalej, czy na jakiejś tam grupie, że jest to, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, rok czasu, to w ogóle się nie liczy. Nawet nie ma co brać tego pod uwagę. 10 lat. Jeżeli w skali 10 lat masz obsunięcie 2000, tak? 2000 dolarów, tak? W takim razie te 2000 dolarów, słuchaj, musisz sobie pomnożyć razy 3,
tak? O to chodzi, o to chodzi o to, żeby to było 30%, tak, twojej obsunięcia od twojego kapitału. Czyli jeżeli masz na przykład 10 tysięcy dolarów startowego depozytu i masz 2 tysiące dolarów obsuwy, czyli to jest 1/5, tak? W tym momencie jest 1/5, czyli to się klasyfikuje, jeżeli chodzi o obsunięcie kapitału. Maksymalne obsunięcie kapitału, jakie może być, słuchajcie, to jest 30%, tak, depozytu startowego. Jeżeli, nie wiem, jeżeli to jest, nie wiem, 45% depozytu, 45% depozytu, słuchajcie, to też może być, tak, bo to nie jest tak, że tak, jakieś takie sztywne, tak, że to musi być 30% i później dup, 30% my tracimy i tak dalej. Możecie założyć 45%, możecie założyć 50%, ale to musi być wasz trading plan, tak? Wy musicie mieć to zaplanowane, musicie mieć to oszacowane i musicie wiedzieć, co wy w ogóle robicie, tak? Dlatego mówię, takim jakby wzorem, tak, takim probierzem, takim odnośnikiem jest 30% kapitału. Powiem wam, że traderzy tacy, zaawansowani traderzy biorą z reguły 10%. Natomiast nie wiem, czy FTMO, tak, też bierze 10%. Natomiast słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać. 30% to jest tak, coś takiego realnego, tak? To nie jest jakaś taka fikcja, nie wiem, wysana z palca, tylko to jest oparte na doświadczeniu. Możecie spokojnie przyjmować 30% i to będzie działało. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, jakieś, nie wiem, powiedzmy, specjalne warunki, powiedzmy to w ten sposób określimy, tak? Może sobie przyjąć 50%, 60% i tak dalej, ale on musi wiedzieć, co on robi, tak? I to jest właśnie bardzo ważne. I w tym momencie, jeżeli ty sobie na przykład przyjmujesz, załóżmy, 10% czy 20% kapitału, nie, obsuwy, to nie jest tak, słuchajcie. No, słuchajcie, to jest kolejna sprawa, bo niektórzy sobie zakładają na przykład, że okej, okay, ja sobie traduję, tak, i 10% kapitału, jak jest obsuwa, to ja sobie robię out i tak dalej, wychodzę z rynku. Nie, no słuchajcie, no to jest w ogóle śmieszne, tak, to w ogóle nie jest trading, tak. Wy musicie wiedzieć, zanim to się wydarzy, to wy musicie wiedzieć, jaki jest potencjał waszej strategii, jaką wasza strategia przyjmuje na przykład obsunięcie kapitału, jaki jest na przykład, nie wiem, najwyższy zysk i tak dalej, i tak dalej. Wy to musicie wcześniej wiedzieć, tak? Dlatego bardzo dobrze dysponować danymi historycznymi. I przykładowo, jeżeli na przykład to, co tu widzimy, to strategia cały czas zarabia, tak? No i powiedzmy tutaj miała bam 2000 euro, tak? Obsuwy kapitału, tak? To słuchajcie, no 10 tysięcy euro dla takiej strategii, dla tych parametrów oczywiście. Uzgodnijmy, że te parametry, którymi ta strategia grała w ostatnich 10 latach, tak? Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, 2000 obsuwy i powiedzmy, że jeżeli strategia zaczyna od 10 tysięcy dolarów, tak? Jest 2000 obsuwy, to jest 20%, tak? I takie właśnie przyjmujemy parametry. I słuchajcie, no nie ma zmiłuj się. To nie ma tak, że kurczę, na przykład powiedzmy, sorry, ale Kowalski posiada 1000 dolarów, tak? A obsuwa jest 2000 dolarów. No to sorry, no wiadomo, że on zbankrutuje, tak? Czyli taki sorry, przepraszam panie Kowalski, ale w tym momencie musi mieć pan odpowiedni depozyt, musi pana stać na tą strategię. No i tak to niestety wygląda, bo jeżeli strategia ma w ciągu ostatnich 10 lat obsunięcie kapitału na poziomie, nie wiem, powiedzmy 1000 dolarów, tak? To jeżeli ten 1000 dolarów obsunięcia ma stanowić 1/3 naszego depozytu, to powinniśmy dysponować kwotą 3000 dolarów, tak? Jeżeli chodzi o start.
Oczywiście, słuchajcie, ja wam nie mogę tego wszystkiego gwarantować, tak? To nie jest tak, że to, co ja tu powiem, to jest wszystko, że ja mam rację, tak? Bo ja nie mogę, prawdopodobnie mogę ja nie mieć racji w pewnych tam jakichś tam warunkach, nie? W jakichś tak sytuacjach rynkowych i tak dalej. Okaże się, że ja nie mam racji, poleje się na mnie hejt i tak dalej, nie? Słuchajcie, musicie do tego podchodzić racjonalnie. Problem jest w tym, że nas w szkole nie uczono szacowania, tak? Musimy sobie oszacować stratę, tak? Czyli robimy sobie jakiś tam test, czy tam back test, tak? Test wsteczny, czy test historyczny. Robimy sobie i oszacowujemy sobie pewną, tak, stratę. Do tej straty, słuchajcie, zawsze mówię, że ta strata, którą my oszacujemy, powinna stanowić 1/3 wartości depozytu, jaki inwestujemy w daną strategię. I słuchajcie, zauważcie teraz taką rzecz, że jedna strategia to jest jeden depozyt. To nie ma tak, że wy sobie, nie wiem, odpalicie depozyt i sobie załadujecie jedną strategię, drugą, trzecią, czwartą, może piątą. Nie, no to jest całkowita bzdura, słuchajcie, i wybijcie sobie to z głowy, bo tutaj chodzi o to, żeby na jedną strategię przeznaczyć jeden konkretny depozyt, tak? Czyli my inwestujemy w tą strategię i my mamy określony depozyt na to, żeby wystartować z tą strategią, tak? Jeżeli my chcemy wdrożyć kolejną strategię, to my musimy mieć kolejny depozyt. Czyli jeżeli masz 1000 na przykład dolarów, tak, na jedną strategię, to jeżeli chcesz odpalić drugą strategię, to musisz mieć drugą kwotę, na przykład 2000 dolarów, może 3000, a może 500 dolarów. Ja tego nie wiem, ale ty to musisz sobie oszacować właśnie na podstawie tych testów, na podstawie backtestów. Jeżeli ci wyjdzie z tych backtestów, że największe obsunięcie kapitału było, załóżmy, nie wiem, przykładowo, nie wiem, 500 dolarów, tak? To musi stanowić 1/3 twojego depozytu, którym ty możesz zainwestować. Czyli jeżeli mamy 500 dolarów, to w tym momencie 1/3, tak, tego depozytu, no tak, nie wiem, po prostu mówiąc, tak, to jest 1000, to musi mieć 1500 dolarów, tak, bo wtedy wierzę, że 1/3 może być obsunięcie tego twojego depozytu. To jeżeli ty masz 1500 dolarów, tak, i 500 dolarów może ci zeżreć, i później strategia może się odbudować. I właśnie o to właśnie, to jest właśnie to, o czym my tutaj wszystkim mówimy. Czyli każda strategia musi mieć swój określony depozyt, tak? I ten depozyt musi być potwierdzony na przykład w historycznych testach. To nie może być tak, że my sobie radzimy sobie, tak? Powiedzmy, że tak jak powiedział nasz kolega, tak, że jak wy sobie możecie poradzić z tym, że są jakieś tam, nie wiem, obsunięcie kapitału. Nie. Słuchajcie, obsunięcie kapitału to jest fakt. Takie są po prostu obsunięcie kapitału przy określonych parametrach strategii, tak? My sobie z tym nie radzimy. My to przyjmujemy za fakt i w stosunku do tego określamy, ile potrzebujemy kapitału. Natomiast odpowiadając, jak możemy sobie z tym poradzić? Prosta sprawa. Możemy zmienić parametry strategii. Natomiast, słuchajcie, nie możemy sobie zmieniać parametrów strategii tak od sobie, tak? Bo my sobie zmienimy te parametry strategii na tej zasadzie, że my dopasowujemy się do rynku. Nie. To musi być uwzględnione w sposób logiczny. Musi mieć jakieś takie podstawy, na przykład zmienności rynku, tak? Na przykład uwzględniając ATR rynku i tak dalej. To wszystko musi mieć swoje konkretne podstawy i dopiero jeżeli nam wyjdą jakieś określone wyniki, tak, na podstawie tych wyników my dobieramy kapitał. To nie może być tak, że my sobie tam, nie wiem, dopasowujemy się do rynku, żeby był jak najmniejszy kapitał. Nie, absolutnie nie.
my musimy określić pewne parametry, właściwości i tak dalej, i na podstawie tych parametrów dopiero my określamy, jaki potrzebujemy kapitał, czyli ile możemy, znaczy może nie możemy, ale ile powinniśmy zainwestować w daną określoną strategię. I wtedy dopiero nam wychodzi wszystko tak, jak to powinno wyglądać. I możemy wtedy przystąpić do inwestowania i możemy i mamy świadomość tego, że nasza strategia może ponieść straty do określonego poziomu, tak? I jeżeli ona przekroczy ten poziom, to wtedy wiemy, że ten poziom został przekroczony po raz pierwszy w skali 10 lat na przykład, tak? Czy jest coś nie tak? Warto wtedy uciąć straty, pogodzić się na przykład, nie wiem, jeżeli to była jakaś strata akceptowalna, pogodzić się z tą stratą. Nie ma sensu brnąć dalej w jeszcze głębsze straty. Być może coś się wydarzyło, coś, czego nie ujęliśmy, coś, co nigdy nie miało miejsca na rynku i tak dalej. Tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli coś nie miało miejsca na rynku w skali 10 lat, jest to jakiś ewenement, naprawdę nie wiemy, co się dzieje i tak dalej, warto to obciąć, zaoszczędzić na stratach, mieć spokojny dzień, mieć spokojne życie, bo tak naprawdę wiele osób może stracić naprawdę wiele, wiele, wiele pieniędzy. Natomiast gdzie jest taka optymistyczna myśl? Otóż optymistyczna myśl jest w tym, że jeżeli wystartujemy z naszą strategią, jeżeli nasz samolot naprawdę ruszy i wzniesie się na jakieś poziomy, jeżeli nawet na tych poziomach, gdzieś tam w tych chmurach nastąpi obsunięcie tego kapitału, te 30% i tak dalej, to mimo wszystko powinniśmy zarobić. Mimo wszystko te obsunięcie powinno być większe niż nasze zyski. I tak właśnie to wszystko wygląda i tak być, przynajmniej moim zdaniem, tak? Bo ja rozumiem, że wasze zdanie może być inne, ale moja opinia jest taka, że powinniśmy zarobić. Powinniśmy zarobić, jeżeli wzniesiemy się naprawdę, nasz samolot wystartuje, nasz pas startowy zadziała, tak? I wzniesie się tak w powietrze i w tym momencie, jeżeli nawet nastąpi obsunięcie kapitału, słuchajcie, to mimo wszystko pozostaniemy w zyskach. I tego wam życzę w nowym roku, słuchajcie, i piszcie o tym, dyskutujcie o tym, udzielajcie się na naszej grupie, bo nasza grupa naprawdę jest wspaniała, słuchajcie, są tam wspaniali ludzie i piszemy o naprawdę wspaniałych rzeczach, o rzeczach, które są rewolucyjne, jeżeli chodzi o rynek Forex. I w końcu zerwaliśmy tą barierę, kurde, strat i w końcu możemy zarabiać, tak? I przyłączajcie się do nas i idźmy, słuchajcie, razem budujmy to cały ten fame, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć, kurde. Zróbmy coś naprawdę wspaniałego i bądźcie naprawdę usatysfakcjonowani tym wszystkim, tymi wszystkimi informacjami, bo naprawdę jest tego mnóstwo. Możemy rozmawiać o tym całymi godzinami, tak? I to jest naprawdę wspaniałe, fantastyczne i nie przejmujcie się niczym. Także tylko zadawajcie pytania, tak? To jest najważniejsze, zadawajcie pytania, tak? Bo na wszystkie pytania są odpowiedzi, a my mamy naprawdę wspaniałe odpowiedzi i możemy wam wyjaśnić naprawdę wiele, wiele rzeczy i takich rzeczy, słuchajcie, których nigdy wam nikt nie wyjaśnił. Być może na innych grupach, nie wiem, na innych forach i tak dalej opowiadają różne systemy. Tu, tak, zarabiajcie i tak dalej, bądźcie, nie wiem, jeżeli zrobicie tak, w ten sposób, tamten sposób i tak dalej, dajcie spokój sobie z tym wszystkim, naprawdę, chodźcie do nas, zobaczycie,
kurczę, dacie nam feedback i tak dalej. I powiem wam, że i tak 80% z was w to nie uwierzy, tak? Mimo wszystko, że wiele osób zacznie zarabiać, to mimo to i tak są zawsze jakieś tam psychologiczne ograniczenia, jakieś, nie wiem, problemy i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, no nie wiem, no aż trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo to nie są naprawdę takie łatwe sprawy. Ale przyjdźcie do nas, zobaczycie, przeczytacie, zobaczycie, ocenicie. Jeżeli dla was to jest nielogiczne, spytajcie, zadajcie pytanie i tak dalej. Wszystko zostanie wyjaśnione, tak? Także witamy was, otwieramy dla was wszystkie, nie wiem, nasze wrota i tak dalej, i tak dalej. Być może część z was w to nie uwierzy. Jest to oczywiste, nie ma problemu i tak dalej. Zostaną wam podane 3 pytania. Głupie 3 pytania, tak? Jeżeli nie odpowiecie na te pytania, wasz wniosek zostanie odrzucony, tak? Od razu zakładamy. Jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć na głupie 3 pytania, nigdy nie odpowie na żadne pytania i nie zada żadnych pytań. Po prostu lekceważy sobie wszystko i tak dalej, tak? Także jeżeli przystępujecie do grupy, naprawdę potraktujcie to poważnie. Odpowiedzcie na te 3 pytania, tak? Zostaniecie przyłączeni do grupy. Później możecie sobie ocenić skuteczność. Zawsze możecie zrezygnować z grupy. Nam naprawdę nie zależy na tym, żeby ktoś należał do grupy, tak? Nie zależy nam na tym, aby było tam, nie wiem, mnóstwo osób, nie wiem, 2000, 15 tysięcy, 16 tysięcy. Nam zależy na ludziach z krwi i kości, tak? Na prawdziwych traderach, którzy rozmawiają, którzy dyskutują, którzy zadają pytania, rozwiązujemy problemy, tak? A naprawdę mamy mnóstwo rzeczy, które możemy wam zaoferować. Wszystko tylko zależy od tego, abyście wy zadawali te pytania, abyście uczestniczyli w tej grupie. To nie jest naprawdę nic nadzwyczajnego, tak? Wystarczy, jeżeli nie wiesz, zadaj pytanie, spytaj się. Jeżeli wiesz, odpowiedz. To są proste sprawy, naprawdę. I gwarantuję wam, że jesteśmy w stanie wam pomóc rozwiązać wasze bolączki. Także słuchajcie, witam was na naszej grupie. Tak, zakazane strategie. Trzymajcie się. Cześć.